Na ulicy Śląskiej pojawiły się dwa znaki. Zakaz zatrzymywania się, który jest umiejscowiony zaraz przed skrzyżowaniem z wyjazdu z zatoczki autobusowej i kolejny znak, który wskazuje, do którego miejsca ten znak zakazu obowiązuje. Czy mieliście Państwo dużo zgłoszeń na temat tego, że właśnie na tej ulicy kierowcy zatrzymywali się niezgodnie z przepisami? Tych zgłoszeń było bardzo dużo. One się nasilały. Był okres, że tych zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo. Później był czas takiego przestoju, natomiast trzeba podkreślić, że za każdym razem, kiedy funkcjonariusze ruchu drogowego przejeżdżali tamtą drogą, reagowali na wykroczenia kierowców. Przy aptece mamy przejście dla pieszych, zanim jest znak, który odwołuje ten zakaz. Czy od razu można już za tym znakiem parkować? Bezpośrednio za znakiem odwołującym możemy zaparkować. W tym wypadku zmieści się tam około 3 samochodów, natomiast musimy mieć na uwadze to, że następnie mamy skrzyżowanie i tutaj musimy pamiętać o naszych ograniczeniach. To jest minimum 10 metrów przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem. Dużo zgłoszeń wpływało do Chrzanowskiej Komendy, że właśnie w tamtym rejonie samochody parkują nieprawidłowo. Co grozi kierowcy za błędne parkowanie w tym miejscu? Kierowcy, którzy zatrzymują się w miejscu do tego niewyznaczonym, niedozwolonym, muszą się liczyć z tym, że może zostać nałożona na nich kara w wysokości 100 zł i 2 punktów karnych. Apelujecie tutaj, podsumowując, do kierowców o to, aby jednak przestrzegać znaków? Jak najbardziej. Orientujmy się na to, co się dzieje na drodze. Patrzmy dokładnie na znaki, a także na to, co się dzieje też na poboczach, bo niejednokrotnie kierowcy, którzy jeżdżą na pamięć, mogą spotkać się z konsekwencjami mandatowymi.